Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnej edycji odsłonie bloku, który się nazywa Tak chcę partnerstwa. No i że chodzi o to, żeby to partnerstwo było oparte na miłości, więc w każdej transmisji zajmuję się tematem, jak do takiego partnerstwa dotrzeć i co mu przeszkadza, a co mu pomaga. Więc przypominając tym, którzy nie widzieli poprzednich transmisji, że chodzi o to, żeby partnerstwo opierało się na tym, żeby dwie osoby były oddzielnie, a jednocześnie miały połączoną część wspólną i żeby porozumiewały się również swoimi sercami. Chodzi mi o to, że żeby można mówić o partnerstwie, to obie strony potrzebują być silne same w sobie oddzielnie, a żeby łączyła ich część wspólna, bo jeśli ktoś na kimś się opiera, to już nie mamy partnerstwa. Tu nie o to chodzi, żeby sobie nie pomagać czy zostawiać, ale chodzi o świadomość. Chodzi o świadomość, że ja odpowiadam za swoje życie. Dzisiaj będziemy mówić o oczekiwaniach i niestety jednym z oczekiwań jest, że właśnie będziemy się opierać na tym partnerze, czyli bardzo, bardzo dużo kobiet jeszcze ciągle tkwi w przekonaniu, że mężczyzna powinien zapewnić byt, a przynajmniej o oparcie. I to oczekiwanie niestety już z założenia sprawia, że przestajemy mówić o partnerstwie. I właśnie, że chodzi o partnerstwo, a nie o związek, czyli właśnie układy, umowy. Tylko, żeby dwie osoby spotkały się, chciały być ze sobą, bez oczekiwań, o których będę mówić dzisiaj, bez pretensji, o których mówiłam poprzednio, i żeby w ogóle mogły być razem, żeby wyszły z różnych przekonań, o których mówiłam w pierwszej części, bo przekonania sprawiają, że w ogóle możemy przestać wierzyć w to, że możemy mieć partnerstwo. A partnerstwo jest możliwe dla każdego, kto chce je mieć, ale uwaga! Chodzi o samoświadomość, że zaczynamy od samoświadomości, czyli partnerstwo samo się nie robi. Do partnerstwa prowadzi nas samoświadomość, czyli świadomość, jak działa człowiek. To jest to, czego uczę od wielu lat. I chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że jeżeli jesteśmy w sposobie myślenia, to blokujemy się na prawdziwe partnerstwo, ponieważ jesteśmy bardzo daleko od swojego serca. To, co zbliża nas do bycia w partnerstwie, to przejście na fakty, ale to, co sprawia, że jesteśmy w partnerstwie, to uruchomienie naszego serca, a nasze serce, żeby mogło cokolwiek czuć, potrzebuje czuć uczucia. I chodzi o to, że mamy dwa rodzaje uczuć, czyli uczucia obfitości i uczucia braku, bólu. I dzisiaj będę mówić o tych uczuciach obfitości. Na poprzedniej transmisji zasugerowałam już istnienie tych uczuć bólu. Bardziej się nimi zajmiemy w kolejnych częściach. Planuję ich 30 i uczuciami zajmę się bardzo, bardzo dogłębnie. Każde uczucie będzie miało swoją transmisję, bo chodzi o to, że czym innym są emocje, czym innym są uczucia, one kierują się innymi zasadami, a to właśnie uczucia, absolutnie uczucia, pomagają nam budować
partnerstwo, bo chodzi mi o to, żeby z takiej sytuacji, albo już z sytuacji, kiedy jesteśmy singlem, ale ta bańka pokazuje, że to dotyczy również singli, żeby od takiej sytuacji dotrzeć do takiej sytuacji. Jak ktoś mówi, to jest absolutnie oczywiste, to o to chodzi, i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale chodzi o świadomość, że uruchomienie tych uczuć i to porozumienie na poziomie serc jest wiedzą, którą my ludzie zapomnieliśmy. Mogę naprawdę to bardzo mocno podkreślić. Zajmuję się tematem od 12 lat. Świadomość uczuć jest, powiedziałabym nawet znikoma, jest absolutnie mylona z emocjami i to, co ja chcę bardzo, to edukować właśnie w tej dziedzinie i pokazywać, czym są uczucia, bo ja wiem z doświadczenia, jak świadomość uczuć otwiera nas na siebie i na drugiego człowieka. Bez tej świadomości uczuć będziemy zawsze w jakimś sposobie myślenia albo na faktach, co już nie jest takie złe, bo naprawdę ludzie się nie dogadują, bo są w sposobie myślenia, a nie na faktach, ale to dopiero uczucia sprawiają, że możemy mówić o partnerstwie. Dopiero uczucia sprawiają, że zaczynamy widzieć partnera i zaczynamy się z nim dogadywać. Dogadywanie w partnerstwie zaplanowałam naprawdę jako jeden z ostatnich tematów, bo bardzo, bardzo dużo potrzebne jest, żeby sobie uświadomić i trochę poczuć te uczucia, żeby móc się dogadać z drugim człowiekiem. A tyle w kwestii wstępu. Troszkę inny sposób, ale chodzi o to samo, że uczucia prowadzą nas do uzdrowienia, natomiast sposób myślenia zawsze ściąga nas z tej drogi. A ja to żartuję, że właśnie moi kochani podopieczni czasem mi wchodzą w takie krzaczory, potem wychodzą. Boże, zapomniałem słowa. Podrapani wychodzą potem z tych krzaczorów, ale no, wybierają, żeby tam iść. Ja kieruję ich na tą drogę uczuć, ale naprawdę, naprawdę, ja to wiem i mnie to komunikuje ze smutkiem, że ten sposób myślenia bardzo długo jest silniejszy od nas i ściąga nas z tej drogi do uczuć, i to też jest etap, który potrzebujemy sobie uświadomić, że sposób myślenia jest nawykiem. Bo na poprzedniej transmisji pokazywałam, w jaki sposób wychodzimy z tych nawyków, czyli chodzi o proces, o świadomość procesu, że nic się samo nie robi i sposób myślenia oddziela nas od naszych serc, po prostu. Odsuwa, oddziela. A jak oddziela nas od naszych serc, to nie jesteśmy w stanie potem porozumieć się z sercami innych. I oczywiście każdy człowiek jest absolutnie indywidualny i to, co jest trudne na wykładzie czy na kursach online, to brak mojego kontaktu z osobą, bo na sesjach indywidualnych jestem w stanie od razu zobaczyć, o które uczucia chodzi, o jaki sposób myślenia chodzi, bo naprawdę ludzie myślą, że czują uczucia, a to wcale nie jest takie proste i oczywiste. W miarę widzę, że jest świadomość uczucia radości, ale to wcale
wcale nie oznacza, że ludzie czują uczucie radości. To jest dopiero smutne i o tym będę też dzisiaj mówić, że z jednym z elementów tego braku porozumienia, poczucia braku sensu życia nawet, to jest właśnie brak czucia, uczuć obfitości. Okej, dobrze. To czym są oczekiwania? Oczekiwania dotyczą właśnie najbardziej tych uczuć obfitości, bo oczekiwania to jest chcę, żeby mój partner coś tam. I najczęściej chcemy, żeby nas słuchał, żeby z nami rozmawiał, żeby wspierał nas w naszych pomysłach. Jeśli nawet chcemy, żeby pozmywał naczynia, to też chodzi mi o to, że za tym stoi jakaś potrzeba emocjonalna, bo chcemy czuć się na przykład zadbani czy zrozumieni, że to jest dla nas ważne. I im więcej tych oczekiwań, niestety, tym większa presja jest na tym partnerze. A ponieważ brakuje nam, żyjemy na braku tych potrzeb emocjonalnych, bo inaczej nie mielibyśmy oczekiwań, no to ta presja może być mała albo bardzo duża, w zależności od poziomu głodu. O czym teraz mówię? Mówię o tym, że te potrzeby emocjonalne pojawiają się oczywiście bardzo, bardzo wcześnie i jeśli w kontakcie z bliskimi te potrzeby emocjonalne nie są zaspokajane, to zaczynamy tworzyć w naszym sposobie myślenia różne przekonania. To jest cały proces w kursie i na seminarium, na które bardzo serdecznie zapraszam. Pokazuje ten proces, kiedy niezaspokojona potrzeba emocjonalna zaczyna staje się oczekiwaniem, a z tego oczekiwania staje się przekonaniem. Na przykład chcemy, żeby rodzic nas słuchał. On zajmuje się jakimiś swoimi sprawami, więc my staramy się jeszcze bardziej, żeby nas słuchał. No i z tego potem zaczynają się tworzyć różne sposoby myślenia, na przykład wniosek, to co mówię jest nieinteresujące. I z tego wniosku zaczynamy popadać w coś, co się nazywa rezygnacja. Przestajemy mówić albo zaczynamy mówić bardzo cicho o tym, o czym chcemy mówić i z tego tworzy się na przykład przekonanie, że nikt mnie nie słucha. To jest taki przykład abstrakcyjny i absolutnie każdy człowiek ma swoje przekonania i z jakichś swoich przekonań przestaje sam siebie karmić potrzebami emocjonalnymi. I to, co chcę dzisiaj przekazać i to, czego uczę na warsztatach, kursach i sesjach, to to, że jeśli chcemy mieć poczucie sytości, to potrzeby emocjonalne potrzebujemy sobie sami zapewnić. To jest to stanie w swojej osi. To jest to, na czym początku mówiłam, że każdy odpowiada za siebie. I teraz mogę usłyszeć, ale jak to? Przecież ja chcę, żeby on mnie słuchał. Przecież to jest co innego, kiedy on mnie słucha, niż kiedy ja siebie słucham. Nie, 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 proszę Państwa. Właśnie to jest przekonanie, to jest wniosek rozumu. To jest porównywanie, że kiedy on mnie słucha, to jest lepsze, niż kiedy ja siebie słucham. Nie, zaczynamy zawsze, absolutnie zawsze od siebie. Chodzi tutaj o te uczucia obfitości, bo co to znaczy, że ktoś mnie słucha? To znaczy,
że na przykład czuję uczucie bliskości, albo czuję radość, że on mnie słucha, ale to samo uczucie mogę poczuć, kiedy ja sam ze sobą rozmawiam i zaczynam słyszeć sam siebie. Naprawdę. Możecie to potrenować, ale w kontekście tego dzbana to właśnie o to chodzi, żeby uświadamiać sobie, że nasze potrzeby emocjonalne to są właśnie te uczucia obfitości. To poczucie szczęścia pojawia się, kiedy czujemy uczucie obfitości, czujemy je, naprawdę je czujemy i wiemy, że je czujemy, bo jest jeszcze ten element, że wiemy, że je czujemy i nie mylimy ich z emocjami. Czyli jeśli na dole jest napisane fakty w postaci posiadania możliwości, jeżeli w danym momencie mamy możliwość czucia uczucia radości czy bliskości, to ono się automatycznie w nas pojawia, ale to my wybieramy, czy czujemy to uczucie, czy jesteśmy świadomi, że je czujemy. Chodzi o słowo świadomi, bo najczęściej te uczucia pojawiają się w nas, bo to jest ziemskie prawo, takie jak to, że kiedy pada deszcz, to twoja skóra jest wilgotna, jeśli na nim stoisz. To tak samo dotyczy uczuć. Jeśli czegoś chcesz i masz taką możliwość, to z automatu pojawiają się uczucia. Tylko chodzi o to, żeby być świadomym, że te uczucia się pojawiają i też nie zabierać ich sobie. A najczęściej zamiast tych uczuć obfitości pojawiają się emocje, takie jak ekscytacja, euforia albo zadowolenie. A jeszcze, nie daj Boże, chcemy tego od partnera, to już w ogóle idziemy w odruch działania, chcę więcej. I zaczynamy wywierać presję, bo kiedy dostaniemy na przykład kwiaty od partnera, to potem chcemy tego więcej, bo właśnie zostaliśmy na poziomie emocji. Ojej, kupił mi kwiatki. W drugą stronę to będzie, o, zaśmiała się z mojego żartu, tak? I potem będziemy chcieli, żeby śmiała się za każdym razem z naszych żartów. I te oczekiwania zaczynają rosnąć. Z tych oczekiwań zaczynają się problemy i pretensje. Nie ma mowy o partnerstwie. Natomiast jeśli my sami zadbamy o nasze potrzeby emocjonalne, i będziemy się karmić tymi uczuciami obfitości na co dzień, że nie będziemy się foszyć, że uczucie radości dotyczy, że zobaczę kwiatek, który ładnie rośnie, albo pani w sklepie się do mnie uśmiechnie i poczuje bliskość z nią, bo ona będzie się chciała podzielić swoją radością ze mną. Jeśli przestaniemy się foszyć na takie drobne rzeczy, to zaczniemy się sami karmić tymi uczuciami obfitości, a jeśli jesteśmy syci, to wtedy to, co daje partner, jest dodatkiem. Właśnie wtedy ta amplituda tych uczuć może wzrosnąć. Tych uczuć obfitości. I to uczucie bliskości będzie mocniejsze. Natomiast niestety, no, to dbanie o swoje potrzeby emocjonalne i to bycie na głodzie uczuć obfitości ma wiele bardzo smutnych powodów. Po prostu my sami przestajemy się nimi karmić, ponieważ zaczynamy wnioskować na bazie doświadczenia z innymi, czyli nie zasługuję, a czy to ja jestem sama sobie winna, że ktoś mnie nie słucha, albo jestem frajerem i tak dalej, i tak dalej. Cała masa sposobu myślenia, wnioskowania, zakładania z góry czegoś powoduje, że zaczynamy sami siebie nękać i oddzielać się od naszego serca, więc ten powrót do uczuć obfitości jest kluczowy, absolutnie kluczowy, żebyśmy wrócili do poczucia szczęścia i żebyśmy zaczęli się dogadywać w partnerstwie, ale też w społeczeństwie.
No bo właśnie tu o to chodzi, żeby umieć przechodzić do tej ciszy serca i uświadamiać sobie, że jeśli czegoś chcę, to jest ten subiektywny stosunek do faktów, jeśli czegoś chcę i mam możliwość, to zaczynam czuć uczucie obfitości. Może to być uczucie wolności, że mam wybór, może być uczucie bliskości, że ja się chcę czymś podzielić i mam się czym podzielić, ale przede wszystkim chodzi o uczucie bliskości samego ze sobą, że ja chcę się ze sobą dzielić, czy to siłą, że mogę coś zrobić, czy uczuciem bliskości, że dzielę się sam sobą, ze sobą jedzeniem. Tu nie chodzi o wdzięczność czy docenianie, bo to są znowu jakieś rozumowe podejścia. I potem ludzie na siłę próbują się karmić. To jeśli próbujesz się karmić na siłę jedzeniem, to się udławisz. I to samo dotyczy próby karmienia siebie na siłę potrzebami emocjonalnymi czy uczuciami obfitości. Tu chodzi o szczerość, absolutną szczerość, o otwarcie się na to, że ja sam mogę sobie dać te uczucia. One są przepiękne, cudowne. Siła, wolność. Jeżeli ja czuję siłę, że mogę coś dla siebie zrobić, to wtedy robię to bez wysiłku. To jest naprawdę cudowne uczucie. Latami byłam w rezygnacji i naprawdę bardzo, bardzo doceniam uczucie siły. Ono jest w dzisiejszych czasach totalnie niedoceniane. Wszyscy są zmęczeni i chcą odpocząć, zamiast uświadomić sobie, że takimi słowami oddzielają się od swojej siły, że uczucie radości się pojawia, kiedy robię to, co chcę, a nie kiedy leżę i odpoczywam. Oczywiście to zmęczenie z czegoś wynika, bo całą masę energii przeznaczamy na sposób myślenia, na chodzenie do pracy, na gnębienie siebie poczuciem zbyt dużej odpowiedzialności. A tu chodzi o to, żeby otworzyć się na to, że uczucie siły daje nam ogromną radość życia. Ogromną, naprawdę. Także gorąco polecam, żeby tak na co dzień zacząć się przyglądać temu, że jeżeli czegoś chcę i to się przejawia w moim życiu, to na pewno poczuję coś swoim sercem. Zacząć iść do swojego ciała, bo uczucia czujemy w ciele, emocje są stanem umysłu, natomiast uczucia czujemy w ciele. I że warto zacząć z tym naszym kochanym ciałem rozmawiać. Na koniec zostawiłam oczekiwania wobec samego siebie, bo to są oczekiwania typu muszę albo nie mogę. I w kontekście partnerstwa chodzi o takie sytuacje, kiedy chcemy coś wyrazić i słyszymy właśnie w głowie taki tekst nie mogę, bo partner się obrazi. Albo muszę coś robić, bo inaczej partner się obrazi. I ten lęk przed reakcją partnera jest oczywiście bardzo głęboki i z czegoś zawsze wynika, ale jest niezwykle ograniczającym lękiem naszej ekspresji. I wtedy właśnie pojawia się takie przekonanie, że prawdziwe partnerstwo nie istnieje, bo ja muszę się dostosować. No, nikt nie musi się dostosować. Chodzi o świadomość, że wtedy mówimy, że ten lęk dotyczy uczuć bólu, czyli braku. I te uczucia bólu nosimy w sobie tak długo, dopóki ich nie uzdrowimy. Czyli tym elementem porozumienia tych dwóch serc w partnerstwie, to tym elementem są właśnie uczucia, ale z obu koszyczków, jak ja lubię mówić. Czyli nie ma negatywnych i pozytywnych uczuć, tylko chodzi o to, że uczucia są
wyrażają naszą relację z rzeczywistością, faktami, a konkretnie faktami. O faktach będę mówić za trzy transmisje, bo to też bardzo ważny temat. W każdym razie uczucia są naszą relacją, dotyczą naszej relacji z rzeczywistością, więc uczucia braku nie są negatywne ani złe, tylko wyrażają coś innego niż uczucia obfitości. Jeśli ja kocham swojego kota, a on choruje, a potem umiera, to uczucia braku pojawiają się, bo ja go kochałam. Po prostu. Taka jest ziemia, że bezradność wywołuje w nas uczucia braku, a możliwość wywołuje w nas uczucia obfitości. Chodzi o to, żeby zacząć je po prostu czuć, a uczucia braku jeszcze dodatkowo akceptować. Czyli podsumowując, oczekiwania w stosunku do partnera w kontekście potrzeb emocjonalnych wynikają z naszego blokowania się na nasze uczucia obfitości. Jeśli zaczniesz naprawdę na co dzień ćwiczyć, bo jestem nauczycielem, czyli ja uczę, to jest wykład, a kiedy pracuję już indywidualnie czy na warsztatach, to są to bardzo konkretne ćwiczenia. Jeśli zaczniesz ćwiczyć świadomość, że te uczucia się pojawiają i będziesz próbować do nich dotrzeć, to one się oczywiście z radością ujawnią. I naprawdę jest kolosalna różnica między ekscytacją, euforią czy uczuciem radości. Serce się najada nawet małym kęskiem uczucia, a rozum ciągle jest głodny tej ekscytacji, tych emocji. A potem są te oczekiwania, potem tam, gdzie jest oczekiwanie, tam jest rozczarowanie. Potem jest poczucie zawodu i przekonanie, że partnerstwo jest niemożliwe. Oczywiście, że jest możliwe, ale potrzebujesz uruchomić swoje serce, a partner potrzebuje uruchomić swoje serce. Ale jak już jedno jest uruchomione, no to już jest 70% pracy wykonanej. Także gorąco polecam uczucia obfitości. Na następnej transmisji będę bardziej mówić o uczuciach bólu, bo zajmiemy się emocją złości. Także serdecznie zapraszam za 2 tygodnie. Tak jak dzisiaj we wtorek o 19:00 potrzebuję sprawdzić, jaki to jest dzień, bo nie pamiętam. 4 października, także serdecznie zapraszam. I serdecznie polecam wziąć sobie do serca uczucia, naprawdę. Życie wygląda inaczej, kiedy bierzemy sobie do serca nasze uczucia. I otwieramy się na to, że nasze serce wie, co z nimi zrobić. Polecam serdecznie. Dziękuję i dobranoc.